Witam. Dzisiaj na powrocie ze zlotu Forum Junaka zajechałem pod Wrocław do Marcina, który nam pokaże swojego Delima Daystara, opowiada o nim trochę. Cześć Marcin. Cześć Rafał, witam Was serdecznie w dzisiejszym dniu. Mój Delim Daystar był sprzedawany przez Rometa, dlatego on się nazywa RMT Daystar. To była taka submarka Rometa. Już Romet nie sprzedaje tych motocykli, zrezygnował ze sprzedaży. A mój model, egzemplarz, jest jednym z ostatnich, dosłownie dwa. Były jeszcze w Polsce salonowe i mój był kupiony jako przedostatni. A jaki to jest rocznik? 2017. Kupiłeś go? Kupiłem go w Zamościu korespondencyjnie i przyjechał do mnie prawie dwa lata temu, 20 września 2020 roku. Aktualnie masz jaki przebieg? 8943 km. Miał najechane 4, jak przyjechał. Delim to jest produkcja koreańska. Wzorowana na Hondzie Shadow. Bo Delim produkował dla... Składał chyba dla Hondy Shadow właśnie. No i gdzieś tam sami postanowili, że będą robić swoje motocykle. No i tak. Jednym z modeli jest Daystar. On ma moc? 12,8, czyli można powiedzieć 13 koni. 13 koni. Prędkość maksymalna, przelotowa, jakbyś ocenił? No, mi się udało maksymalnie 102 wykręcić na płaskiej powierzchni, tutaj na obwodnicy Wrocławia. Ja jeżdżę przelotowo 85, ale no, jakby go tam troszeczkę podcisnął, to 90 spokojnie poleci. Ale raczej ja tam staram się go tak na dłuższych odcinkach nie żyłować, jeżdżę 85. A sprawdzałeś, jak to z GPS-em wychodzi? No to mówię GPS-owe, aha, nie? GPS-owe. Natomiast no, trzeba sobie dodać 10, to takie licznikowe, to 110 licznikowe max, 112 powiedzmy, a 95 przelotowa, no powiedzmy stówkę poleci, ale ja raczej go tak nie męczę. A wcześniej jakimś jednośladem jeździłeś, czy to nie, jest pierwszy? To jest mój pierwszy motor, kurczę, i no a długo na przykład wybierałem. Za dzieciaka jakimś komarkiem chociaż? Nie, właśnie tato miał WS-kę, czwórkę, wcześniej jeszcze jak byłem mały, to jeździli z mamą SHL-ką, z przyczepką nawet mieli tą SHL-kę, ale jakoś, ja tylko zapamiętałem, że tam jeździł, a sam nie miałem okazji jeździć, no, ale gdzieś w głowie zostało i postanowiłem. W średnim wieku 42 lat zakupić swój jednoślad, spróbować, czy bez robienia prawa jazdy, prawda, kategorii A na kategorię B125, żeby spróbować, czy to mi się będzie podobało. No i mi się podoba. I co, planujesz coś w przyszłości zmieniać na większe, prawo jazdy robić, czy na razie planuję zostajesz? Teraz na jesień rozpocząć kurs, a na wiosnę, powiedzmy wczesne lato, zrobić egzamin praktyczny na placu zjazdy. Jest to spowodowane tym, że w sierpniu wymieniam prawo jazdy zawodowe, więc to by się zbiegło. Przy okazji. Tak, nie musiałbym dodatkowo płacić. A tak naprawdę chcę zrobić to prawo jazdy, żeby móc tym Daystarem przekraczać granicę Polski. Bo mieszkam na Dolnym Śląsku, więc mógłbym na przykład sobie pojechać do Drezna, do Berlina, do Pragi, no a w tym momencie jestem ograniczony do granic naszego kraju. Toż też jest gdzie jeździć, na samym Dolnym Śląsku. Chociaż nie byłem wszędzie. I na pewno nie będę, ale staram się jakoś troszkę no, przemierzać, nie? Te nasze krainy lokalne. A jakie robisz nim najdłuższe trasy? Najdłuższa trasa 540 km miesiąc temu zrobiłem na pogranicze kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Taki ile to? Pięciostyk województw? Czterostyk. Czterostyk. Tam są cztery bieguny, bo mam taką też zajawkę, że chcę zrobić wszystkie bieguny każdego województwa w naszym kraju. No i tam był tak, południowy kujawsko-pomorski, zachodni mazowiecki, wschodni wielkopolski i północny łódzki. Także
A jak oceniasz wygodę kanapy? Widzę, że masz taką nakładkę żelową. Tak, zrobiłem sobie taką nakładkę żelową, ponieważ kiedyś też rok temu, w sierpniu, zrobiłem trasę 514 km i tak po 350 już mnie pupa bolała. I pomyślałem, muszę coś z tym zrobić. Kupiłem dwie maty takie żelowe, centymetrowe. No, dałem do szewca, na razie obszyłem sobie tak w kordurze, a w przyszłości planuję zamontować to w kanapie. No i powiem szczerze, trochę to pomaga, no wydłuża to, bo na tej trasie miesiąc temu, na tym czterostyku tak zwanym, no to po jakichś 420 km no, zaczęła dopiero pupa boleć i ostatnie 100 km to były takie cierpienia, prawda, na powrocie do domu. Poza tym motor wygodnie się siedzi, prosta pozycja, plecy wyprostowane, plecy w ogóle nie bolą. No, widzę, że masz oparcie nawet. Tak, ja rok temu na urodziny dostał ode mnie oparcie kierowcy, pasażera z bagażnikiem, mocowanie do sakw, takie płaskie i jeszcze mam szybę. Tylko szyby aktualnie nie wożę, ponieważ uchwyty mocujące na lagach. One mi puszczają i ta szyba mi zjeżdża i muszę się zgłosić do producenta, żeby zrobił mi korektę, prawda, tych mocowań. A producenta polecam serdecznie. To jest tutaj nasz lokalny podwrocławski rzemieślnik Miki Werke. Myślę, że jest znany. No to tak myślałem właśnie, bo jak miałem Hyosunga, to on sporo rzeczy do Hyosunga też robił. Osłonę chłodnicy można było tak, kupić no u niego. Jakieś osłony tych, właśnie chyba bagażniki, oparcia. Hamulcowych, nie? No wszystko robi. Tablice. O, właśnie tablice też. No. Rejestracyjne, lightbary. Także wszystko u Mikiego Werke, myślę, można dostać. Ja wam polecam Mikiego Werke, tak naprawdę mówię. Tylko te uchwyty gdzieś może były źle zagięte. Ja próbowałem samodzielnie. Sporo osób go poleca. Tak, ja próbowałem samodzielnie jakoś je docisnąć bardziej i niestety nadają się do wymiany. A jak z oświetleniem, bo zazwyczaj te motocykle to oświetlenie mają takie, że ciebie widać, ale ty jak jedziesz po zmroku to nie widzisz zbyt dużo. No tutaj mamy żarówkę. Jaką? H4. No powiem szczerze, nie bardzo miałem możliwość tak jeżdżenia nocami. No mi się wydaje, że jakoś tam umiarkowanie jest to oświetlone, a nie mam doświadczenia z innych motocykli, więc nie powiem wam, czy to jest dobrze, czy źle. No na przykład u mnie to długie światło świeci tak, jak powinno świecić normalne światło mijania, ale staram się nie jeździć w nocy. Właśnie ja też tak, no raczej nie jeżdżę. Mam nawet na swoim kanale taki filmik Wrocław nocą. Ale to we Wrocławiu wiadomo, duże miasto, oświetlenie. Oświetlone, to nawet nie widać własnego oświetlenia, prawda? A jakbyś ocenił awaryjność? Wiem, że tam miałeś jakieś przygody z nim. Tak, no mój egzemplarz taki jest, jak go nazywam, czarny mat rumak, no to może powiedzmy, że ten rumak mój taki troszkę chorowitek jest. Kupiłem go, on stał 3 lata na salonie prawdopodobnie i być może nie był przepalany, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Pierwszą taką awarię, jaką stwierdziłem po opadnięciu emocji, to był tylny klosz pęknięty, który musiałem od razu kupić i wymienić. No i miałem też problem, myślę po około półtora miesiąca nauki jazdy, stwierdziłem, że olej mam na nogawkach. Okazało się, że ciekną mi tutaj uszczelniacze mi puszczają, bo były wżery na rurach. No i problem jest z tym motocyklem, że nie ma części. Romet nie sprowadza już części. To co miał, to wyprzedaje i nie ma nowych części. Części trzeba sprowadzać z Niemiec albo z Korei bezpośrednio. No i tak jak widzicie, udało mi się tak, tą kupić. Jedna ostatnia w Polsce była w sieci Rometa. A tą musiałem kupić z Niemiec i dlatego jest w innym kolorze. No, na razie nie przekładam tego, bo trzymają te uszczelniacze, to mnie to za bardzo nie przeszkadza. Z drugiej strony jest to jedyny srebrno-czarno-lagowy Dyster w Polsce i na świecie pewnie. A, to,
A jak mi będą puszczać uszczelniacze, to przełożę tą dolną rurę, oryginalną, czarną. I wtedy będzie. Przywrócę mu stan pierwotny. No i miałem w tym roku w planach, szykowałem się 3 lata tak naprawdę. Dzięki Rafałowi oglądałem jego filmiki, jak krążył Polskę dookoła. Chciałem pojechać jego śladami. Bardzo mi się spodobało. Dzięki też jego filmom nawiązaliśmy znajomość, bo miałem do niego pytania odnośnie tego objazdu Polski. Bardzo mi pomógł. No i szykowałem się do tego wyjazdu i na tydzień przed wyjazdem, pod koniec maja, chciałem sobie zrobić taki test długodystansowy. No i podczas tego testu wysiadła mi pompa paliwa. No i oddałem go na serwis Rometa na gwarancję. Niestety Romet nie posiadał pompy, więc nie był zrobiony na gwarancji. Musiałem za swoje pieniądze zapłacić za zamiennik tej pompy. Na razie jeździ, chociaż raz mi już też zgasł, ale odpalił. Nie? Ale chyba zamówiłeś nową. Zamówiłem nową, mam oryginalną nową z Korei, ale też czekam, powiedzmy, że jak ta mi siądzie i trzeba będzie gdzieś zjechać, no to już założę tą oryginalną. Mam też, był wymieniony przekaźnik tamten oryginalny, bo podobno się grzał i założyli jakieś z Kawasaki. To w razie czego też kupiłem w Korei jeszcze 2 oryginalne, nowe przekaźniki do tego modelu. No i co? No, ale co, tak podsumowując, jesteś zadowolony? Jestem bardzo zadowolony. Zawsze jak wsiadam, to banan na twarzy i do przodu, prawda? Jedynie ubolewam, że mam taką pracę, że nie mam za bardzo czasu, prawda, żeby jeździć. I to jest taka moja bolączka, że chciałbym jeździć więcej, a no, brakuje mi tego czasu. Chociaż w tym roku i tak uważam, że jeżdżę trochę więcej, bo nawet zacząłem jeździć nim do pracy. To już, kurczę, uważam za taki mały sukces. I tyle, no. Ja wam ten motocykl polecam. No mój się trafił taki chorowitek, tak jak w przyrodzie też się trafiają jakieś organizmy. No ale jeżeli słabsze. Chodzi o lagi, no to pewnie dlatego, bo stał gdzieś tam na zewnątrz. Tak, no, tak jak widziałem po zdjęciach tego salonu, tak sobie później oglądałem, no to stał na dworze pod jakimś dachem takim namiotowym, powiedzmy markizą. No i może na zimę tylko były chowane te motocykle, od wiosny do późnej jesieni stały i marzły. No i tak się zdarzyło. A siłę hamowania jak oceniasz, bo tutaj z przodu jest dosyć duża tarcza? Tak, to powiem tak, z przodu hamulec jest bardzo żyleta. Natomiast jeśli chodzi o ten nożny z prawej strony, no mi się wydaje, że on tak troszkę z opóźnieniem działa. Ale, nie ale wiem, tam masz jest... tarczę czy bęben? Też tarczę. Tarczę. Ale nie wiem, czy to tak działa CBS, bo no nie mam doświadczenia z innych motocykli, prawda? Ale tak sobie postanowiłem, że jak coś będę robił, już teraz będę robił poza siecią serwisową Rometa, prywatnie, to poproszę, żeby mi ktoś sprawdził, czy te hamulce są do jakiejś regulacji, czy nie. Także ja jestem bardzo zadowolony i nie zniechęcam się do tego motocykla i jeszcze tak wracając do pytania, czy będę zmieniał, to ten motocykl na pewno zostaje w rodzinie. Natomiast może jakiś tam też cruiserek większy, ale nie za duży, 600-650 myślę, że dla mnie jest wystarczający. Nie potrzebuję jakichś dużych prędkości, 100 km, żeby wyprzedzić spokojnie ciężarówkę i to dla mnie jest wystarczająca prędkość, no może 110. Nie ma potrzeby więcej jeździć. Szybciej. No dobra, to standardowo może byś go odpalił? Na stopce odpali, czy? No właśnie, nie odpali, tak. Ale centralną masz? Mam centralną. Jest centralkę. Właśnie. To jest taki plus, tylko tutaj na tej mebie to on tak może nie będzie chciał stanąć. No, chodzi cichutko. Wydechy jak w kiesungu wyglądają moim. Takie bliźniaki troszkę z kiesungiem, ja myślę, bo troszkę tak, bo on też sprzedaje części do Dailyma. Bo on waży 160. To kiosek podobnie waży, troszkę może więcej, kilka kilogramów.
ale co, jeszcze może byś jeszcze powiedział... Jeszcze ci dopowiem, co mnie przekonało do tego modelu. O właśnie. Czemu kupiłem tego RMT Daystara? Najbardziej mi się podobał, jak szukałem motora, Junak M15, natomiast nie było go można kupić. No i tak mówię, nie wiadomo, czy w ogóle będzie w sprzedaży. No to podobał mi się M12 Vintage. Ale byliśmy w Krakowie z rodziną i tak pojechaliśmy do salonu i stał akurat ten Daystar. Przysiadłem się, bardzo mi się spodobał szeroki zbiornik, przepasny ten zbiornik, prawie 17-litrowy. No i ta wygoda w pozycji siedzenia. Obrotomierz dla mnie był ważny, bo no, chciałem jakby mieć taką kontrolę, prawda, wizualną, co się dzieje z silnikiem, z racji tego, że to pierwszy motocykl. Myślę, że te podpory na stopy no, są rewelacyjne, prawda? Cała stopa się mieści. Tutaj dodatkowo jeszcze zmianę biegów można piętą. Ale używasz tego? Nie, ja nauczyłem się jednak tutaj palcami, prawda? Ale można, no jeżeli ktoś lubi, to można to używać. No i to jakby takie były główne argumenty. Aha, jeszcze siedziałem na Kiwayu Superlightie. To też mi się podobał, bo podobno jakby gabarytowo, tylko że miał słabszy silnik, 11 chyba konny. No i tak stwierdziłem, że no, dwa konie to jednak pewnie będzie różnica. No, przy takiej małej pojemności dwa konie to masz sporo, 20% prawie no. Różnicy. A powiem tak, bo normalnie jak na przykład paliłem papierosy, to ważyłem tak z 70-75 kg. Nie palę już 2,5 roku, ważę 90, to myślę, że to już by miało znaczenie, prawda, że moja masa. Kiedyś nawet się tak przed wyjazdem dookoła Polski ubrałem w cały komplet z Rebel Horna, spodnie też Rebel Horna, te tekstylne, kombinezon przeciwdeszczowy, to 10 kg z kaskiem, odzież, prawda, z butami. No, a jeszcze no dorzuć to... jakiś bagaż. Bagaż i... Moja torba na przykład waży, no nie wiem, z 10 kg spokojnie, jak no nie właśnie. Więcej. I już kurczę, ten motocykl, to ja nawet tu... Tylko, że wiesz co, ja nie... Nie odczuwam jakiejś różnicy, żeby on był słabszy. Tak? No, bo to jest 10-15 kg, no jakby to było może 40-50. No, ale na przykład jedziesz dookoła Polski i przez góry jedziesz południem całym, no to już... No w górach, to tak. Albo 40 i z tyłu już kurczę jajka chcą znieść, prawda? Że jedzie jakiś zawali droga. No i stąd stwierdziłem, że jednak ten Daystar to jest to. To była taka powiedzmy miłość od pierwszego wejrzenia, ale żeby wybór był racjonalny, to jeszcze na tym vintage'u 12 się przysiadłem. Mojej żonie się podobał, ja stwierdziłem, że troszkę taki za mały dla mnie jest, że jednak Daystar to tak się fajnie szeroko siedzi. I jestem bardzo, bardzo zadowolony. No to najważniejsze. Najważniejsze, tak. I chce mi się jeździć. Co też myślę jest ważne, prawda, że nie zniechęca mnie, ale w tym roku na drugie urodziny za 3 tygodnie niestety nic ode mnie nie dostanie, no bo skoro się... No już dostał nową pompę. No, ale musiał dostać, żeby chodzić, nie? Musiał. Ale za karę, że jest taki... Grzeczny, nie chciał współpracować. Żeby się nie obraził i w przyszłym roku jeździł. Nie, no, planuję, może w przyszłym roku opony nowe dostanie, to myślę, że będzie bardziej zadowolony. I ten objazd dojdzie do skutku. No mam też nadzieję. No nic, to dzięki za spotkanie, dzięki również za pokazanie swojego motocykla. No i co jeszcze, no? Jeszcze tylko dopowiem, że ma chłodnicę oleju, prawda? Co też może nie jest... No nie, 125 z takim standardem, tak jest to. Chociaż wiem, że są też takie, co mają chłodzone cieczą, prawda? Tak, są. No, ale to chyba są już jakieś wyjątki i perełki. No, dokładnie. Także jeżeli byście chcieli, to wszyscy użytkownicy Daylima polecają nie tylko Daystara, polecają również VT. Mówię, jest jeden problem z częściami, ale tak generalnie podobno się nie psują, tylko mój chorobitek taki, coś mu się chciało chorować, ale wszyscy polecają. Jak macie możliwość, to nie zastanawiajcie się, kupujcie, jeździcie, bo sprawia frajdę ogromną. To na pewno, coś o tym wiem, że jazda sprawia frajdę. Tak.
to jeszcze raz dzięki za spotkanie, dzięki za pokazanie motocykla. Oby był bezawaryjny, no i oby się udało ten objazd Polski w przyszłym roku ogarnąć. Na to liczę. I to jak będziesz na Pomorzu, jak będziesz na Pomorzu na kawkę, mam nadzieję, że uda się spotkać. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki, Rafał. Pozdrawiam.